czołem, witajcie, ja jestem Aberka, a to kolejny odcinek naszego Skyblocku, czyli świat, ale Minecraft ma tylko jeden blok. Jak sami widzicie, słuchajcie, jest tutaj sporo już wszystkiego tutaj rozbudowanego. Jestem naprawdę mega dumny z tego, jak, słuchajcie, ta seria w ogóle się tutaj rozwija, bo naprawdę, no jeszcze chwilę temu, to my żółwia nie mieliśmy. O, na przykład żółwia nie mieliśmy, albo słuchajcie, ty, ale piesy to wracają do zagrody, więc naprawdę fajnie, że wam się, słuchajcie, seria podoba. My oczywiście robimy kolejne odcineczki, jakby ktoś nie wiedział, to po prostu jest to skybloczek, ale tutaj nam się odnawia cały czas jeden blok, mamy różne biomy. W odcinku wczorajszym w ogóle też odkryliśmy kolejny biom, a z tego co mi wiadomo, następnym będzie dżungla, bo teraz mamy, słuchajcie, coś na zasadzie plaży czy coś takiego, nie wiem co to jest. Dlatego, moi drodzy, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, bo codziennie o 7 rano macie tutaj filmik, czyli macie codziennie filmik właśnie z tej serii. I pamiętajcie, że też najbardziej lajkowany komentarz z tego odcinka wygra pozdrowienia w następnym odcinku oraz to, że właśnie jakby treść tego komentarza, a raczej zadanie z niego zrobię w następnym odcinku. I dzisiaj, słuchajcie, wygrał Patryk Gajek. Pozdrawiamy Patryka Gajka bardzo serdecznie. Napisał on komentarz, który dostał 200 lajków i zaproponował on, abym zrobił zagrodę dla żółwia. Myślę, że to całkiem fajna sugestia. Basen oraz abym rozmnożył psy. Czyli słuchajcie, możemy zacząć w ogóle od rozmnożenia psów. O ile my w ogóle mamy jakieś mięso zombiaka czy jakiekolwiek inne mięsko, ja chyba nie bardzo mam czym rozmnożyć. Ej, naprawdę nie bardzo mam czym to rozmnożyć. Więc słuchajcie, ja chyba tutaj będę musiał ubić świnkę, tylko najpierw je faktycznie tutaj ładnie porozmnażam, bo to chyba jest jedyne mięso, słuchajcie, które ja będę mógł tutaj dostać. Ty, serio, czy ja naprawdę dostał jeden kotlet? Jak ja mam rozmnożyć je jednym kotletem? Przecież to jest nierealne. Nie, to ja naprawdę, nie, panie i panowie, nie bardzo wiem, jak was mogę rozmnożyć. Ale za to, słuchajcie, wiem, że muszę sobie na pewno zrobić żelazny kilof tak na samym początku i na pewno trzeba będzie, słuchajcie, zrobić basen. Dokładnie tak, chcieliście, żebym zrobił basen, dlatego, słuchajcie, basen możemy sobie zrobić. Tutaj mamy wiaderko oczywiście ładnie z wodą, tylko zastanawiam się, gdzie. Gdzie jest, słuchajcie, dobre miejsce na basen? W sumie to nigdzie, bo basen by nam się za bardzo nie przydał. Ale jeśli już, słuchajcie, musimy zrobić gdzieś basen, to można by, słuchajcie, basen zrobić w tym miejscu. Myślę, że to będzie całkiem niezły plan, abyśmy serio tutaj ogarnęli sobie jakiś basen. Może nie za duży i łączyłby się on w ogóle z zagrodą dla żółwia. Tak, wydaje mi się, że to by było, słuchajcie, kozackie, gdybyśmy zrobili basen z zagrodą dla żółwia w jednym. O, jakby wilk syty i owca cała, czy jakoś tak to przysłowie, słuchajcie, wybrzmiewało i to będzie akurat spoko sugestia od was właśnie, albo to też pisaliście, żebym to faktycznie połączył. Więc dobra, moi drodzy, lecimy ewidentnie tutaj z tematem. Zaraz sobie to zagrodzimy, zaraz, tak jak mówię, zrobimy tutaj basen, więc na razie ja sobie wyleję wodę. Teraz tutaj mamy jeszcze przecież nieskończone źródełko wody, bo my, słuchajcie, tutaj na dole to my rzadko bywamy, nie? Rzadko, naprawdę, słuchajcie, rzadko. Czy ja mam tutaj jakieś itemy? Chyba nie za bardzo mam tutaj jakieś itemy. Nieważne. Nieważne, ale czy ja mam jeszcze jakiegoś dircika? Na pewno mam o. Gościu, za mało. Dobra, to musimy basen, słuchajcie, wykminić z innych bloków. Basen możemy zrobić, a może, ej, może, słuchajcie, byśmy zrobili z tego. Patrzcie, bierzemy teraz tak. To jest, słuchajcie, cement. To jest, słuchajcie, cement. I teraz tak, jeżeli postawimy, słuchajcie, ten cement tutaj i to wszystko zalejemy wodą, to nam się zrobi biały beton. Tak, dokładnie tak. Nam się, słuchajcie, tutaj zrobi beton. Więc faktycznie zróbmy z tego beton, bo dlaczego by nie? To akurat może być całkiem fajny właśnie blok na basen. Tak, przynajmniej tak mi się wydaje, więc zaraz sobie to ocenimy. Takie fajne będzie podłoże. Więc tak jak mówię, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby lajkować filmy, pamiętajcie o tym, żeby pisać komentarze, bo nasza seria nam się tutaj oczywiście rozrasta. Wpadajcie też na mój Instagram abraity, bo tam wróciłem do życia i tam się dzieje troszeczkę rzeczy. Oraz pamiętajcie o tym, żeby wpaść na www.abraity. Pierwsza linieczka w opisie, moi drodzy. Takie super epickie letnie bluzy na was czekają właśnie, czy to z kapturem, tak jak na przykład ta, czy bez kaptura. Są oczywiście koszuleczki, są oczywiście kubeczki i niedługo, słuchajcie, będzie back to school, czyli na przykład plecaki czy śniadaniówka. Śniadaniówka z Abrą, gościu, rozumiesz, to będzie epickie, kanapkę mieć trzy jabłko w takim czymś. No, więc wpadajcie koniecznie, bo na abraity po prostu dla każdego, słuchajcie, takiego wiernego widza jakieś gadżety się znajdą. I pamiętajcie o darmowej przesyłce od 99 zł, czyli po prostu macie kuriera za friko, kiedy na przykład kupicie jedną bluzę właśnie z kapturem, czy na przykład dwie koszulki, więc obczajcie koniecznie www.abraity. I teraz tak, słuchajcie, zostało mi jeszcze 6 tego concert powder, więc sobie zrobimy z tego szybciutko tutaj beton, wykopiemy sobie i faktycznie z tego, słuchajcie, powstanie basen. Tak, słuchajcie, z tego powstanie basen. Mam nadzieję, że tego w ogóle nam tutaj ładnie wystarczy. Ty, w ogóle tutaj się nam jeszcze zrobiło, to czekajcie, robimy cyk, cyk. Okej, okay, na 22 bloki, panie, nawet 23, nie, to panie. No to my lecimy teraz z tematem, ewidentnie lecimy z tematem. Czyli teraz tak, podejdę, słuchajcie, sobie tutaj na dół i zro... O, jaki ja mam genialny plan, ale mi bloków nie starczy. Ewidentnie, słuchajcie, mi bloków nie starczy, więc ja biorę teraz tak. Biorę, słuchajcie, tutaj łopatę i trzeba będzie, słuchajcie, to skopać. To trzeba skopać, zaraz wam pokażę dlaczego. Mam naprawdę niezły plan, naprawdę epicki mam plan. Czyli teraz zrobimy, słuchajcie, coś takiego, patrzcie. I tutaj, słuchajcie, teraz
Okej, o, jaki ja mam plan, patrzcie to. Robimy w ten sposób, teraz robimy, słuchajcie, coś takiego. I tutaj właśnie pójdzie nasz basen, tylko że my potrzebujemy koniecznie tych bloków więcej, serio. Jakby ich tutaj troszeczkę dało się więcej uzbierać, to by był naprawdę konkrecik basen, nie? A póki co to, słuchajcie, będzie tak, no w połowie, słuchajcie, zrobione. Musimy po prostu poczekać na więcej tego concert powder, żeby zrobić betun. No bo nie chcę tego łączyć, słuchajcie, nie chcę tego łączyć kolorami. Poza tym, czy nam już urosła jakaś świnia? Ta w sumie urośnie jedna, nie? No to słuchajcie, tą drugą można, myślę, śmiało rozwalić. Okej, i mamy teraz mięsko, więc możemy, słuchajcie, odhaczyć pierwsze zadanie, bo właśnie w tym momencie, słuchajcie, rozmnożyliśmy piesy. No, dawajcie małego. O, dobra, powstał mały, słuchajcie, tutaj Bobo. Taki, ty no, Bobo normalnie nam powstał, nie? Słuchajcie, ale będę miał tytuł na odcinek. Ale clickbait. No, w każdym razie, tak serio, to Bobo nam powstał tutaj mały piesek, więc słuchajcie, mamy odhaczone jedno zadanie. Ja oczywiście tutaj zjem melona za... Ty, przestań niedźwiedź atakować te lisy bezbronne. O co tobie chodzi? Wypadł z baru, no bo słuchajcie, niedźwiedź... Albo dobra, on i tak w sumie nie przejdzie, i tak nie przejdzie, więc w sumie to go olać, więc my się, słuchajcie, zajmijmy ważniejszą rzeczą, a mianowicie, słuchajcie, musimy przekopać się tak, aby znaleźć więcej tego concert powder, albo z tego koralowca, ej, z tego koralowca też na pewno można zrobić fajną rzecz, fajne właśnie jakieś podłoże, myślę pod ten basen, to z... Co to jest? To jest ziemia? Co to jest? Dried kelp block? Nie mam pojęcia, co to jest i czy to się rozwala, ale spoko, no jakby okej, okay. Niech wypa... Ej, naprawdę, ja tego bloku tutaj nawet nie znałem. Powaga, nie znałem nawet tego bloku. Znaczy, nie wiedziałem, że jest blok glonów, czy tam wodorostów chyba po... Co? Co tu się dzieje? Naprawdę mi, słuchajcie, kałamarnice będą się tworzyły? A, to my nie jesteśmy, słuchajcie, na plażowym biomie, tylko jesteśmy na podwodnym biomie, zapomniałem. Piaseczek, słuchajcie, piaseczek to na pewno też, wiadomo, się tutaj nam przyda. Pryzmarynka też oczywiście jest jak najbardziej wskazana, bo dlaczego by nie? Ale serio, tutaj takie dziwne rzeczy i takie jaja się, słuchajcie, robią na tym skyblocku, że ja się nie dziwię, że wam się podoba ta seria, naprawdę. I się w ogóle bardzo cieszę z tego powodu, że wam się podoba. Bo mi się fajnie to nagrywa, zwłaszcza, że jestem na wyjeździe, więc wiecie, ja to mogę sobie normalnie bez internetu teraz odpalić, bez żadnych lagów i sobie normalnie pykać ziomeczku, nie? Normalnie jest pykane. O, glina też spoko. Wow! Wow! Wypadł z baru, ty to pielcu, co? Oj, mamy mięso zombiaka. Mamy, słuchajcie, mięso zombiaka, więc możemy teraz rozmnożyć kolejne dwa psy. Bo tak, bo tutaj faktycznie Patryk chciał, żebym ja rozmnożył dwa psy. Znaczy ogólnie psy, więc słuchajcie, teraz możemy rozmnożyć kolejne, bo mięsem zombiaka też można, słuchajcie, rozmnażać psy. Okej, okay. I powstał nam kolejny bobolinio. Ej, serio, ile tych bobasów, słuchajcie, my tutaj mamy? Naprawdę całkiem sporo. Więc teraz tak, ja tutaj dostałem, słuchajcie, co ja dostałem? A, te, z tych glonów ewentualnie, nie z tych glonów. Z piasku, słuchajcie, można by zrobić tutaj faktycznie coś, żebyśmy tu usypali dla żółwia, więc mam genialny pomysł. Musimy, słuchajcie, skopać tą ziemię. Ewidentnie, tylko nie chciałbym, żeby ona spadła w przepaść, ale ona, słuchajcie, spada cała w przepaść. Serio? I tak, dobra, i tak mam cały stack. Umówmy się, słuchajcie, i tak mam cały stack, więc... Płakać, to ja tutaj nie będę, ale trochę szkoda, słuchajcie, tego dirta, bo jednak ja bym chciał sobie tutaj rozbudowywać tą całą naszą wysepkę i tak dalej, a nie jestem za bardzo w stanie na razie tego robić. I teraz tak, słuchajcie, tutaj wrzucamy piasek, ewidentnie, słuchajcie, tutaj wlatuje piasek, okej, okay, w ten sposób i będziemy mieli, słuchajcie, i basen, i właśnie zagrodę dla żółwia w jednym, tylko pytanie, czy ja nie mam tutaj przypadkiem więcej jakiegoś piachu, moi drodzy, chyba jednak nie mam, więc dobra, kopiemy wobec tego, słuchajcie, ewidentnie kopiemy, pryzmarynę na razie sobie tutaj, a dobra, po prostu kopmy i tyle, bo serio, potrzebuję tutaj i więcej tego concert powdera i wszystkiego w sumie potrzebuję więcej, a przede wszystkim właśnie piasku. Uuu, to jest fajne. I słuchajcie, Bubble Coral Fun. Ej, to sztos, to zaraz to zalejemy sobie oczywiście u nas normalnie. Na chacie, słuchajcie, na baseniku sobie to normalnie damy zaraz wodę. Ej, to będzie spoko. I te bloczki, które teraz wypadają, to są epickie. To są epickie, więc ja je za sekundę pozbieram, tylko więcej piasku mi tutaj wpada, więc oczywiście też to wykorzystam. Ej, naprawdę ładny blok, naprawdę fajny blok. Ewidentnie, słuchajcie, na basen można jak najbardziej taki blok dać, więc ja teraz muszę go, słuchajcie, tylko pozbierać. Ewidentnie, słuchajcie. Więc teraz tak, weźmiemy sobie na razie, wywalimy sobie to, wywalimy sobie na razie to, wywalimy to, to jest pryzmaryna po prostu, taka ładna? Czekajcie, to naprawdę pryzmaryna była taka ładna, czy to jakiś inny bloczek? Bo teraz to się pogubiłem. Ej, serio, teraz to się naprawdę pogubiłem. Dobra, wywal to, wywal to, wywal to. Ej, to naprawdę chyba była... To był chyba ten bloczek, nie? To on naprawdę taki ładny jest? Kurde, to ja się, słuchajcie, to ja się zapomniałem, słuchajcie, jakie tutaj ładne bloki mamy w Minecrafcie, nie? Tutaj to tak nie za bardzo. Dobra, więc słuchajcie, piaskiem na pewno sobie usypiemy tutaj więcej.
przestrzeni. Słuchajcie, damy piasek tutaj, damy piasek tutaj, damy piasek tutaj. Więc teraz musimy sobie podmienić, słuchajcie, to na dirta. Raz, dwa, trzy. Tutaj już jest, więc trzeba raz, dwa, trzy i cztery. Okej, okay. Tutaj na pewno trzeba wywalić ten śnieg i dać, słuchajcie, to. Tutaj też na pewno trzeba wywalić śnieg i dać dirta. Spoko, wszystko fajnie. Tylko, że teraz nie mamy właśnie, słuchajcie, czym dokończyć tego basenu. Więc można by faktycznie, słuchajcie, spróbować tą pryzmaryną. Czy to będzie wyglądało dobrze? No nie wiem, słuchajcie, sprawdźmy to. Ej, to wygląda fajnie. To wygląda, słuchajcie, fajnie, więc taki właśnie będzie basenik. Basenik, słuchajcie, będzie właśnie taki. Okej, teraz, słuchajcie, on wjeżdża tutaj. Tutaj, słuchajcie, dajemy dirta, na to stawiamy to, rozwalamy dirta i tworzymy raz, dwa i... Okej, okay. I słuchajcie, taki właśnie będzie basenik. Okej, okay, nie będzie najładniejszy na świecie, ale wydaje mi się, że i tak będzie całkiem klawy. Więc trzeba... Ej, tej pryzmaryny ja potrzebuję więcej wariaty, nie? Ewidentnie więcej, albo panie, po prostu tutaj, to patrz, to sobie skopiemy tutaj. I teraz, słuchajcie, takie będą narożniki. Czyli na razie, słuchajcie, damy po prostu tutaj dirta. Okej, okay, żeby nam nie wypadła za bardzo woda, a potem sobie to uzupełnimy. I teraz tak, trzeba zrobić tutaj nieskończone źródełko wody, aby można, słuchajcie, właśnie pełnoprawnie postawić tutaj basen. Więc jedno, drugie. Okej, okay, teraz tak, na razie dam tutaj wodę, żeby ona sobie leciała, a my, słuchajcie, uzupełniamy, żeby faktycznie zrobić tutaj basen. Ej, sztos, ale się jaram. Normalnie będzie basen, słuchajcie, dla żółwi, ale kozak, nie? Już, słuchajcie, mamy basen. Więc czekajcie, teraz tak, zabieramy tą wodę, żeby ona nam się tutaj nie porozlewała jakoś za bardzo. I teraz tak, jeszcze skopiemy sobie to. Ty, już myślałem, że jakaś membrana nam tutaj lata, ale to na szczęście, słuchajcie, nie jakaś membrana, więc całkiem git. I trzeba będzie w ogóle tutaj przeprowadzić jeszcze nam żółwika. Dostaliśmy tutaj pryzmarynę, więc czekajcie, a może byśmy jednak... A może jednak, słuchajcie, to zróbmy. Dajmy tutaj tak, tutaj damy pryzmarynę, wywalimy to. Okej, okay, to się całkiem ze sobą spoko łączy. Tutaj też, słuchajcie, damy pryzmarynę. Wywalimy to, tutaj wywalimy to. Dajemy, słuchajcie, tutaj normalnego dirta. I teraz tak, nakopmy, słuchajcie, jeszcze troszeczkę tej pryzmaryny. Nie wiem, czy nam jej wypadnie, czy nie wypadnie. Ale spróbujmy, słuchajcie, ją nakopać, żeby mieć jej faktycznie tutaj jeszcze troszkę. To by się przydało, w każdym razie... Wow! Ryba mi tu wypadła. Co tu się dzieje na tym skyblocku? To są jakieś jaja, naprawdę, słuchajcie, że mi tutaj ryby wypadają. Co tu się dzieje? Ej, naprawdę. Serio, to jest dziwna sprawa. To jest naprawdę dziwna sprawa, ale spoko. Całkiem gituwa. Tylko dawaj mi tutaj coś sensownego, a nie jakiś redstone. No wariatcie. No, dawaj mi ten lepszy kilof, no. Serio, pryzmaryna. Pryzmaryna i piasek. Pryzmaryna i piasek. Ja niczego więcej tutaj po prostu nie oczekuję. Ej, ale naprawdę nie oczekuję więcej. No, znaczy złoto to ja sobie. O, piasek, słuchajcie. Piasek, super. Dobra, piaseczek to dawaj mi. I jeszcze pryzmaryna do tego. Idealnie, słuchajcie. Idealnie. To teraz jeszcze trzeba pozbierać i piasek, i tą pryzmarynę z całego tego syfu, który to jest kolejna rybka jakaś tropikalna, co tu się dzieje? Ej, naprawdę, to są niezłe jaja. Naprawdę, tutaj są, słuchajcie, niezłe jaja. Okej, 13 złota, trzeba będzie to w ogóle przepalić. Ja tak się zapominam o tym, żeby to podkładać. Dawaj mi tą pryzmarynę. O, piasek, dobra, piasek jest. Polujemy na pryzmarynę, pryzmaryna jest. Mamy, słuchajcie, rybkę, więc rybkę oczywiście sobie tutaj zjemy. Na razie wywalimy, słuchajcie, za kwiatek, okej. Okay. I teraz tak, mamy rybeczkę, więc rybkę mogę... chyba nie mogę jednak. Dobra, to na razie nie daję, ale tutaj podmieniam to na pryzmarynę. I może wiecie co, wszystko byśmy podmienili na pryzmarynę. Okej, okay, nie mamy na to bloków. Jasne, zgodzę się. Ale z czasem będziemy mieli, więc wydaje mi się, że powoli do przodu będziemy mogli sobie je po prostu tutaj uzupełniać. Bo faktycznie ten concrete powder, ten concrete, czyli beton jest spoko, ale może tutaj być ładniej. Dajemy, słuchajcie, koralowca. Patrzcie, cyk i dajemy koralowca, cyk. Ej, naprawdę, my mamy basen w tym momencie. Ale jazda. I coś jeszcze chciałem, słuchajcie, tutaj zrobić. Ale już zapomniałem co. A, chciałem rybkę, ale przecież nie mogę wrzucić tutaj rybki. Więc musimy, słuchajcie, jakoś przerzucić tutaj żółwia. Panie żółwie, ty jesteś proszony oczywiście o zajęcie tam miejsca, tylko ja to... Ja mu zrobię płotki, bo ja już wiem, że, słuchajcie, tam chłop będzie mi wychodził. No, słuchajcie, co to ma być? Nie będzie mi tutaj wychodził, nie ma w ogóle opcji. Ja nie pozwolę mu na to. Więc teraz tak, słuchajcie, robimy cyk, cyk, cyk. Okej, myślę, że tyle wystarczy. Okej, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, 12 wystarczy. Wydaje mi się, że tak, ale to oczywiście zaraz się okaże. I zrobimy mu, słuchajcie, żeby one nie uciekły. Raz, dwa, trzy. Tutaj, słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Okej, dobra, idealnie. Wydaje mi się, że tak będzie spoczko. Tylko to jeszcze bym chciał podmienić na piasek. Ewidentnie, słuchajcie, tutaj musi być piasek, bo będzie to wyglądało lepiej. A tutaj powinna, słuchajcie, być ziemia. Żeby to wszystko było otulone, to słuchajcie, tutaj damy ziemię. Tutaj damy, słuchajcie, coś takiego, żeby to też wyglądało troszeczkę bardziej nieregularnie. I tutaj, słuchajcie, też damy ziemię. O, w ten sposób. I wydaje mi się, że teraz, słuchajcie, będzie git, bo to będzie wyglądało w taki, no, bardziej sensowny sposób. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Tylko to bym jeszcze akurat tutaj uciął. Patrzcie, w ten sposób. Dobra, pyk,
pyk, pyk, pyk. O, no i teraz to wygląda picobello, tylko oczywiście niech to zarośnie trawą, a my, słuchajcie, przenosimy tutaj żółwia. Nie do końca wiem, jak my to zrobimy. Wydaje mi się, że najlepszą drogą byłoby po prostu, słuchajcie, poczynić... O, dokładnie, wy już wiecie co, wy już... Ty wiaderko, to mnie dawaj, nie? No. Słuchajcie, łódeczkę. Ewidentnie, słuchajcie, łódeczkę tutaj bierzemy. Wrzucamy, słuchajcie, tutaj do niej żółwia. O, dobra, żółw już tutaj jest, więc ja płynę, słuchajcie, z żółwiem do abordażu. Normalnie przystępujemy. Markeweczkę oczywiście można sobie tutaj zjeść śmiało, bo dlaczego by nie? Teraz tak, wrzucamy, słuchajcie, tutaj żółwika i musimy... Tylko czy on stąd w ogóle będzie mógł wyjść? Chyba będzie mógł, więc czekajcie. Ja pozwolę sobie rozwalić tutaj tą łódkę. Nie chcę go uderzyć? No, tak go musiałem uderzyć. Zawsze tak jest. Zawsze po prostu tak jest. Dobra, łódkę na razie wywalam i trzeba zrobić furtkę, słuchajcie. Furtkę na pewno trzeba zrobić, bo on będzie chciał stąd wychodzić. A ja mu oczywiście... No to nie pozwolę, bo jak żeby inaczej. Tylko że mi nie sta... O nie, ja nie mam nawet drewna na furtkę. Serio? Serio? Dobra, Benio, ty po prostu stąd nie wychodź, okej? Okay? Ty, mam na furtkę. Mam na furtkę. Co ja gadam? Co ja gadam? Oczywiście, że mam na furtkę. Patrzcie, furtkę się robi w ten sposób. Cyk, cyk. I teraz, słuchajcie, cyk, cyk. Dobra, będzie furtka innego koloru, ale nikt nie zauważy. Tam, słuchajcie, kto by się trzepiał? Nikt nie zauważy. O! No i picobello, słuchajcie, ona może być otwarta, bo on i tak przez nią nie wyjdzie. Mamy wobec tego, słuchajcie, tak, basen zrobiony, zagrodę dla żółwia też. Trzeba będzie oczywiście dać tutaj pryzmarynę, której jeszcze nie mamy. Oraz rozmnożyliśmy psy, więc moi drodzy, zadania są oczywiście jak najbardziej zrobione. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał najlepiej z dzwonkiem, bo macie codziennie tutaj filmy o 7 rano, ale możecie też oczywiście oglądać później. I pamiętajcie, żeby pisać komentarze, bo najbardziej lajkowany komentarz wygrywa to, że pozdrawiam tą osobę, tak jak dzisiaj Patryk Gajka właśnie w odcinku, oraz robię jego zadanie właśnie z tego komentarza, albo 3 właśnie. Pamiętajcie, żeby też oczywiście wpadać na www.abra.ety, pierwsza linijka w opisie. Kozackie gadżety właśnie dla najbardziej wiernych widzów czy fanów, zależy jak się określacie. Po prostu tam na was czekają i niedługo back to school typu śniadaniówki. Znaczy jeszcze zobaczymy, czy będą akurat śniadaniówki, ale bardzo bym chciał. Więc wpadajcie na www.abra.ety. Są koszulki, bluzy, kubki i tak jak mówię, kurier z Afryko przy zamówieniu od 99 zł w górę, czyli na przykład kupując 2 koszulki. Wpadajcie też oczywiście na Instagram abra.ety, a ja wam bardzo dziękuję i widzimy się już jutro. Dobrego dzień, Eleczko i pół!